Hej wszystkim, tu Luna, witam Was na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy, tak jak mówiłam Wam, u Beki. Ouch, mój czofer mi się tutaj zsuwa. Niedobrze. Tak, jesteśmy u Beki, słuchajcie. Mesa wyciągnął ją na krótką rozmowę w odosobnione miejsce. Nie ma z nami Oktawiusa. Beki się zgodziła, słuchajcie, bo też chciała wiedzieć, co dzieje się na Sulanie. Chciała wiedzieć, co u jej siostry, właśnie co u Mesy, jak oni dają sobie radę. Co też się dzieje z Sheridanem? Nie wiem, czy jeszcze pamiętacie tą postać. Jest to postać, która no, tutaj troszkę też namieszała i przyczyniła się do śmierci narzeczonego naszej Beki. Więc tak to wygląda. My sobie tutaj z Mesą troszkę oczywiście porozmawiamy. Mesa jest bardzo ucieszony, że tego dnia spotkał Becky razem z Oktawiusem na plaży i po prostu nie mógł w to wszystko uwierzyć, że to jest ona, że przeszła taką metamorfozę. I słuchajcie, muszę Wam powiedzieć, że zrobiła na nim duże wrażenie. Zresztą on zawsze ją lubił. Ja podejrzewam też, że miał do niej słabość. Także tutaj właśnie sobie z nim pogadamy. Becky też mu oczywiście opowie, co tam u niego, obejmiemy go, niech żeby inaczej. Wyciągniemy informacje o siostrze. Pewnie Mesa nam tutaj powie, no, że siostra nadal jej szuka, ale właściwie to już straciła nadzieję, że Becky w ogóle żyje. Tak, bo liczyła na to, że właśnie Becky się do niej odezwie po jakimś czasie, a tutaj głucha cisza. Becky, słuchajcie, nie przyznała się jednoznacznie do tego, że podpaliła hotel na Sulani w akcie zemsty, ale Mesa chyba się tego domyśla i nie żąda tutaj żadnych jakichś tam dodatkowych wyjaśnień. Słuchajcie, chyba minęło, nie wiem, z 2 albo 3 lata nawet, takich simowych też, więc no dość długo tutaj Becky nie było. Znaczy tutaj, my w ogóle jesteśmy w Windenburgu teraz, czyli blisko naszej kryjówki. Oktawius powiedział, że dobra, możesz się z nim spotkać, możecie sobie tam pogadać o starych, dobrych czasach. Ale tak, żebym miał, że tak powiem, na to wszystko oko, tak? On tam gdzieś czuwa, z daleka i tak dalej. On ma po prostu, słuchajcie, złe przeczucia. Dzisiaj też mają się spotkać właśnie z siostrą Oktawiusa i z kosmitami, żeby obgadać, jak przeprowadzą atak na tą roślinę matkę. Więc myślę, że to go też stresuje. No ale też, prawda, stresuje go fakt, że minęło trochę czasu, a wampiry po prostu nie dają o sobie znać, tak samo jak czarodzieje. Jest to z lekka podejrzane. Tym bardziej, że jedna i druga strona, wydaje mi się, pałają tutaj zemstą. Więc taka cisza przed burzą jakby tutaj się zbierała. I Octavius ma właśnie złe przeczucia. Becky powie Mesie, że słuchaj, jest taka sprawa w tym dziwnym mieście. W tym dziwnym mieście Strangerville, słuchaj, nie uwierzysz, ale tam są kosmici. Mesa mówi, nie, no kosmici, nie, w to już nie uwierzę, naprawdę, wampiry, kosmici. Ale Becky mówi, no serio, mówię ci, że kosmici, patrz, czy to jest takie nierealne? Ty jesteś Sereną, ja jestem czarodziejką, czy kosmici są aż tak nierealni tutaj? Słuchajcie, chyba Mesa da się przekonać. Becky mu opowiada właśnie o tej matce, że ona jest taka wielka, olbrzymia i że źle tam wpływa w ogóle na tą ludność. I że może się to po prostu rozprzestrzenić też na inne miasta, również Sulani. Mesa mówi, kurczę, nie wygląda to wszystko dobrze. Zresztą Becky pewnie mu tam przedstawiła jakieś dowody, zdjęcia tych dziwnych roślin i tak dalej. No i Mesa, słuchajcie, nie wiem, co robi Becky, ale dobra. Mesa chce wziąć udział w walce. Właśnie sprawdza pogodę na telefonie, bo mają z tą matką prawdopodobnie walczyć jutro. I wiecie, ważna sprawa, jaka będzie pogoda. Najważniejsze, żeby nie padało, bo strasznie mu się włosy kręcą od deszczu. Także Becky mówi, nie, no kurczę, nie, nie możesz z nami walczyć, bo gdyby coś ci się stało, to ja po prostu sobie tego nie wybaczę, że naraziłam cię na niebezpieczeństwo. Co ona robi? Co ona będzie mi tam coś cytować? Nie, to chyba gadać o wierszach, ale dobra. Mniejsza z tym, okażemy podziw, powiemy, fajnie, dzięki, że się zgodziłeś, ale nie, no po prostu. Natomiast Mesa mówi, słuchaj, porozmawiaj z tymi swoimi ziomalami wszystkimi. Ja jestem gotowy, jestem chętny do tej walki. Możecie na mnie liczyć w każdej chwili, nie? Jaki mówi, no nie wiem, zresztą musiałbyś pójść i wszystkich poznać. Słuchajcie, o, taka troszkę akcja za plecami Oktawiusa, musisz przyjść, poznać. Ja nie wiem, czy on będzie zadowolony. Chyba generalnie nie. Wiecie,
On chyba też nie ma jakby zaufania do obcych osób. No dobra, Becky może go znać, ale znała go tak naprawdę te 3 czy tam 2 lata temu. Teraz nie wiadomo, co to jest za koleś, no nie? Ludzie się zmieniają. Syreny się zmieniają, wampiry się zmieniają, wszyscy się zmieniają, słuchajcie. Dobra, Mesa mówi, no tak, ja go sobie tutaj, słuchajcie, dodałam, żeby łatwiej mi było też nim kierować, nie? Bo bym chciała tutaj pewne ruchy wykonać. Porozmawiamy tutaj o marzeniach. My sam mówi, kurczę, szkoda, że to wszystko tak się potoczyło, że w ogóle kiedyś, przed laty, wyjechałaś z Sulani. Słuchajcie, no bo tak, matka Becky była syreną i zginęła właśnie w otchłaniach oceanu. No i Becky potwornie boi się wody, jak wiecie, dlatego między innymi wyprowadziła się z Sulani. My sam mówi, tak żałuję, że wtedy po prostu pozwoliłem ci wyjechać. Czekajcie, napiję się kawy, bo tutaj normalnie gadka się jeszcze. Ja my tu już od 8 gadamy, nie? Ale wiecie, długo się nie widzieli, nie? I taka niezręczna cisza, słuchajcie, w pewnym momencie zapadła. Patrzcie na wzrok Becky. Co on chce przez to powiedzieć? I w ogóle, tak po prostu, słuchajcie, tu odżyły jakieś stare uczucia. I Becky chyba na nie odpowiedziała. O lala, nie wiem, czy to jest dobry moment, słuchajcie, żeby odpowiadać właśnie na takie romantyczne interakcje, ale kurczę, no, nikt tutaj nie jest doskonały, nie? Romantyczne, obejmij ją, ja wymień się numerami, pewnie, na pewno jeszcze go nie ma, ale spoko. Pochwalimy jej wygląd, powiemy, matko, zmieniłaś się po prostu, ale wiem, że dalej jesteś tą samą Becky, która nosiła kiedyś te duże okulary, słuchajcie. Oho. Przytulimy się? Nie, nie przytulimy się. Okej. Okay. Becky chyba mówi, słuchajcie, że nie, może lepiej się w to wszystko nie wplątywać jak na razie. Zresztą Becky też się bardzo zmieniła, nie? I kurczę, może mieć tutaj też jakieś opory. Raz, że może nie chce się angażować, bo się boi, że coś mogłoby mu się stać. Ale myślę, że ona też ma do niego słabość. Kto do nas dzwoni? Ludzie. Antoni Ząb. Dobra, myślę, że Antoni Ząb, słuchajcie, nie wniesie tu zbyt wiele żadną swoją wypowiedzią, więc go rozłączę. Ale wiecie, co zauważyłam? Że Mesa ma tu taki kamień, nie? W tym naszyjniku. W ogóle też ma mega błękitne oczy i to wszystko pasuje do fryzury Becky. Dobra. Okej, okay, wymienimy się numerami Becky, a może... Kurczę, jednak zgodziłabyś się tu na jakiś flirt, co? Taka trudna sytuacja, słuchajcie, dookoła. Zobaczymy. Kurczę, słuchajcie, Mesa chyba zdecyduje się na jakiś tutaj śmiały ruch za chwilę. Mam nadzieję, że tutaj po prostu jego serce nie zostanie zmiażdżone. Chyba weźmie tą różę. O, ja cię... No, 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 słuchajcie. Mesa chyba postanowił szybko działać. Może myśli, że jeżeli faktycznie wezmie udział w tej walce, to może nie zostało im zbyt wiele czasu, więc próbuje wykorzystać to, co im dał los, czyli ten jeden dzień, te kilka godzin. O ja cię, Becky przyjęła różę. O kurde. Dobra, no to słuchajcie, skoro tak dobrze nam poszło, no to kujemy żelazo, póki gorące. Kujemy! O, Becky, tęskniłem za tobą. O, słodkie. Może on miał nadzieję, że jak ona wróciła na Sulani, słuchajcie, to będzie wolna i że będzie mógł do niej uderzyć czy coś. No, ona, wiecie, wróciła i miała, że tak powiem, no, faceta już, nie? Ciężka sprawa. Być może Becky też, słuchajcie, skrywa do niego jakieś tam głębsze uczucia. A my o tym nie wiemy. O, ale teraz chyba dała się porwać, słuchajcie, tej fali. I może to dobrze, kurde, nie wiem. Zobaczymy, co los przyniesie. Poproś o zostanie dziewczyną. Ja, szybko mu to idzie, słuchajcie, ja nie wiem. Boję się, że ona go odrzuci, no bo nie mamy tutaj teraz zbyt dużego tego paseczka, więc to pytanie by było... Zgodziła się! Ludzie, myślałam, że ona się nie zgodzi, nie? Myślałam, że powie nie, nie, słuchaj, teraz mamy taką sytuację przed sobą, że nie wiadomo, co będzie, więc może lepiej się powstrzymajmy, zobaczmy, czy jutro przeżyjemy.
No tak w sumie by było logicznie, nie? Ale dobra, nie, co tam? Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. No jasne, że bara w krzakach. O matko, mamy faceta. Jakie to dziwne. I jeszcze bara w krzakach. No pięknie. Chwila, słuchajcie, takiego zapomnienia. No i pięknie. No, a my się teraz przeniesiemy do Octaviusa. Zobaczymy, co on tam porabia. Ja myślę, że po prostu on siedzi i się zamartwia generalnie. Becky postanowiła, słuchajcie, się nie martwić i żyć chwilą, co widać właśnie w tych tam krzaczkach. Wiecie co, Octavius postanowił spędzić czas ze swoją rodziną. Przyszedł tutaj do siostry, do swojej siostrzenicy. Oczywiście jest tam facet naszej siostry, za którym za bardzo nie przepadamy, który jest kosmitą, proszę bardzo. On dalej jest oczywiście z nami i powiedział, że pomoże nam zwalczyć matkę przy pomocy innej, o właśnie, innej kosmitki. Tak, co już pewnie wiecie. Dobrze, zagadamy też oczywiście do siostry. Podzielimy się z nią naszymi złymi przypuszczeniami. Ja myślę, że ona będzie chciała nas uspokoić, że nic takiego się nie dzieje, że na pewno pokona ją matkę i że później będzie mógł sobie ułożyć jakoś spokojnie życie. Może właśnie wyprowadzić się gdzieś z dala od, wiecie, swojego ojca i od jego wpływów, i wszyscy w trójkę mogliby gdzieś pojechać. Właśnie mu to mówi. Słuchajcie, Octavius nawet by na to przystał, na to wszystko, ale on naprawdę ma złe przeczucia. I tak po prostu waha się, czy ich nie zostawić, czy ich po prostu, wiecie, czy nie zapewnić im jakiejś dodatkowej ochrony tutaj, jak on pójdzie walczyć z tą matką. No ale znowu, jakiej ochrony, tak? Czy nie zostawić tu na przykład Becky, ale znowu ta ich, powiedzmy, drużyna byłaby wtedy osłabiona, tak? On nie wie dokładnie, kurczę, co ma zrobić. Najchętniej wywiózłby gdzieś siostrę i małą, ale raczej tutaj w okolicy, no, nie ukryliby się, nie łudźmy się. Dobra, miejmy nadzieję, słuchajcie, że nic się nie stanie. Tutaj malutka jeszcze włączyła się do dyskusji, oczywiście, że tak. Ja mam nadzieję, że to lato wreszcie tutaj się skończy, bo Octavius źle to znosi, słuchajcie, te upały. Szczególnie tutaj w Strangerville, gdzie jest przecież pustynia i jest jeszcze cieplej. O, festiwal miłości się rozpoczął, słuchajcie, jak ironicznie. O, tutaj, jak on się nazywa, czekajcie, Orbi? Ja na niego mówię Orbi? Bi Orbi, no Orbi. Tak, on sobie tutaj ćwiczy, słuchajcie, podejdziemy do niego, pogadamy tutaj jak facet z facetem. Zapytamy się wprost, jak on uważa, czy my tą walkę jesteśmy w stanie wygrać. Bo ta kosmitka, z którą Orbi tutaj będzie współpracować i my również, to ona jest właśnie taką specjalistką do zwalczania takich kosmicznych, dziwnych rzeczy i ona miała nam zrobić szczepionki, żebyśmy mogli się tam udać w ogóle bezpiecznie. Oczywiście ta kosmitka, no tutaj myślę, że dość tak namieszała. W ostatnich zapowiedziach mogliście widzieć, że ona była i u wampirów, i u czarodziejów i raczej nie ma wobec nas dobrych zamiarów. Może i zależy jej na pokonaniu rośliny matki, żeby po prostu okryć się sławą, tak, i przywieźć, nie wiem, jej głowę na swoją planetę. Ale chyba nareszcie jej niezbyt zależy. O kurczę, Orbit też nas nie lubi. Z kim nam lecą te minusy? Z malutką? Mam nadzieję, że nie. No i Sonia mówi: Orbi, wyluzuj, wyluzujcie. Czeka was walka, a po prostu zachowujecie się jak parę jakichś niedorzecznych dzieciaków. A mała oczywiście siedzi sama i wesoło sobie bla, 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 bla. Gada, ale patrzcie, Octavius najchętniej po prostu Orbiego, po prostu, nie wiem, chyba by zmiażdżył najchętniej, bo uważa, że to wszystko jego wina, to co dzieje się w Strangerville. I generalnie ma rację, bo Orbi się tutaj rozbił jakieś 3 lata temu i musiał jakieś nasionko tej matki przywieźć. I tak to po prostu się tutaj zaczęło. Woli Octavius rozmawiać z małą niż z Orbim. I Orbi chyba to trochę widzi, wiecie, i też się denerwuje, nie ma się co dziwić.
Ale w ogóle wydaje mi się, że to są takie dwa silne charaktery. Ale dobra, spróbujmy troszkę zagadać, jak bardzo groźna jest ta matka. Wydaje mi się, że bardzo groźna. Opowiedz dowcip o wampirach. No to będzie niezłe. Dobra, chodźmy. Chodźmy. Tutaj na boczek, żeby dziecko nie słyszało. Chodź tu, rozmówię się z tobą. Dobra, Orbi mówi, no, że matka jest silna. Wprawdzie będziemy mieć szczepionkę, to prawda, ale generalnie, słuchaj, nie będę owijać w bawełnę. Gdyby ludzie, zwyczajni ludzie walczyli z matką, to myślę, że nie mieliby żadnych szans. My mamy jakieś 30% szans, żeby to wygrać. Także słuchajcie, nie jest chyba optymistycznie, ale oczywiście my tutaj dołożymy wszelkich starań, żeby tą matkę pokonać i mam nadzieję, że to się uda. Dobra, jeszcze chwilkę pogadamy. Zaraz pewnie też tutaj przyjdzie Becky z Mesą. Kurde, ona tu przyjdzie z Mesą. O, ciup. Jeszcze jeden facet. W tym kurniku jest za dużo kogutów i może nie być dobrze. Także zobaczymy, czy on ostatecznie weźmie udział w walce, czy nie. Czy może zostanie, nie wiem, z Sonią na przykład w tym domku i im pomoże. No, to się wszystko, słuchajcie, okaże. No, ja bym ich sobie już tutaj przeniosła, bo już jest taka godzina, a zresztą musimy też zadzwonić po tą kosmitkę całą. Zadzwonić, nie? Ona po prostu ma tutaj przyjść o 19, tak, o 19 ma się tutaj pojawić i mamy debatować co i jak, no bo w simową niedzielę będziemy się brać za matkę najprawdopodobniej. Słuchajcie, jest Becky, przeprowadziła mesę. Oczywiście nasz wampir od razu się zorientował, że coś jest tutaj nie tak, że coś jest na rzeczy, bo on jest bardzo dobry, jeśli chodzi o wykrywanie, że tak powiem, uczuć po pierwsze, po drugie jest wampirem, więc ma też, że tak powiedzmy, większego czuja. Pójdziemy tutaj pogadać, tutaj zażartujemy sobie, że co to zrobiłaś? Dlaczego go tutaj przyprowadziłaś? Co, przyprowadziłaś nam rybę? Czy o co chodzi w ogóle? Przyprowadziłaś nam rybę. Tak, nie, Mesa w ogóle tutaj się nie zdenerwuje. Nie, nie. Tak, my się też trochę, słuchajcie, wkurzymy. Powiemy, że no, bez przesady, co on sobie tutaj wyobraża i w ogóle. Pokłócimy się troszkę. Dobrze. No i Mesa też oczywiście doda swoje 5 groszy tutaj. Mesa, nie idź jeść, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Teraz też przyszła oczywiście Sonia, mówi, uspokój się, bracie, weź na wstrzymanie, bo jesteś strasznie nerwowy, a to ci w niczym naprawdę nie pomoże. Tutaj, słuchajcie, Octavius dał do zrozumienia wszystkim, że coś jedzie śledziem. Nieładnie. Idzie Mesa, słuchajcie. Się wkurzy też chłopak. Przyszedłem wam tylko pomóc, a ty po prostu, nie wiem, robisz jakieś takie głupie aluzje. Patrzcie, jacy oni są totalnie różni, nie? Mesa patrzy na Sonię. O, cześć! To ty jesteś siostrą tego świra. Tak, wszyscy muszą, słuchajcie, się uspokoić. To jest bardzo ważne teraz. Okej, okay. Więc może dajmy Mesie szansę. No właśnie, przyszedłem tutaj, żeby wam pomóc. Ty mnie obrażasz? Weź się zastanów w ogóle, co ty robisz? Patrzcie na niego, Jezu, jaki wzrok. Nie mogę. Wiecie co, nie wiem, czy jeśli chodzi o Becky, czy Octavius coś do niej czuł, czy nie. Być może tak, być może to była pierwsza od wielu lat jakaś tam kobieta, z którą mógłby się związać. Ale z drugiej strony, patrzcie, jaki to byłby trudny związek. Wampir z czarownicą? Nie wiem, czy to by przeszło. Na pewno musieliby się ciągle ukrywać. A tym bardziej, że te ich światy, no, nie darzą się zbytnią sympatią. Jezu, jaki Octavius jest wkurzony tym wszystkim. Becky cały czas mówi, przecież on może nam pomóc. Jego pomoc na pewno nam się przyda, tak? A Octavius myśli tylko o tym. Całowała się z nim. La, 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 la. Chyba też mu się nie podoba to, wiecie, że wkradły się tutaj jakieś uczucia, bo wtedy jest ciężej na pewno się skupić. Octavius mówi, nie mów mi, co mam robić, dobrze wiem, co robię. Tutaj oczywiście Mesa mówi, no nie wydaje mi się, bo jeśli ktoś proponuje pomoc, to może wypada z niej skorzystać.
Beki idzie, słuchajcie, ma dość tego wszystkiego. A poza tym za chwilę pojawi się tutaj jeszcze jedna osoba, więc naprawdę będzie tłoczno. Słuchajcie, oni dalej się kłócą, to jest po prostu jakaś jedna wielka masakra. Becky powie teraz, żeby się uspokoili, bo Galaxy właśnie idzie i nie byłoby zbyt dobrze, żeby, gdyby zobaczyła, że tutaj w naszym obozie jest jakiś rozłam, tak? Okej, dobra, poleciały minusy i to tyle. Tutaj Becky jeszcze wygarnie na chwilę Octaviusowi, żeby się zachowywał i był cicho, przynajmniej przez chwilę, bo musimy tutaj obgadać ważną sprawę. I zobaczcie, jak ta kosmitka wygląda. Ona jest naprawdę wredna. Ona po prostu z czystej złośliwości poszła do tych czarodziejów i do wampirów, żeby powiedzieć, co zamierzają robić nasi bohaterowie. No i żeby po prostu wampiry i czarodzieje, nie wiem, mogły dopaść Octaviusa i Becky. Zobaczymy. Dobra, okej. W każdym razie Mesa idzie jeść. Tam Becky przywróciła do porządku Octaviusa. Patrzcie, jak on teraz wygląda. No dobra. Okej. Jak taki zbeształy uczniak troszkę. Dobra, słuchajcie, podejdziemy tutaj. Malutka. Malutka ma super minę, nie? Mówi. Pewnie się zastanawia. Mamo, co ci wszyscy ludzie tutaj robią? Chcę obejrzeć strażaka sama i iść spać. Natychmiast. No. Też wolałabym obejrzeć, słuchajcie, strażaka sama, niż walczyć z matką, serio. Dobra, chodźcie tutaj. Musimy odbyć naradę, jak to wszystko zrobić, czy ona w ogóle ma szczepionki i tak dalej, czy my w ogóle damy sobie radę z tym wszystkim. Chodź tutaj, Octavius. Będą radzić, słuchajcie, jak się do tego wszystkiego zabrać. Najwięcej do powiedzenia ma malutka, z tego co widzę. Może coś mi jakoś, wiecie co, spowalniają mi interakcje tutaj. Becky poszła do Mesy, pewnie go pocieszyć. Pewnie mu powiedziała, że słuchaj, on wcale nie myśli tego, co powiedział. Po prostu nie myśli jak na razie racjonalnie, bo jego rodzina jest zagrożona. Chodź tutaj, Mesa, pogadaj z nami wszystkimi. Bardzo bym cię prosiła o podejście do stołu. Popraw humor. No, nieźle. Mesa, idziesz? Idzie. Dobra. Słuchajcie, jakaś martwa cisza na razie zapadła. Wszyscy się tutaj nie cierpią przy tym stole. Jest bardzo dużo konfliktów. Galaxy mówi, że dobra, ja obejmę tutaj dowodzenie. Wszyscy po prostu nienawidzą Octaviusa, biedny Octavius. Ona mówi, ja obejmę dowodzenie tutaj nad naszą grupą, bo ja mam największe doświadczenie w walce z takimi stworami. No i tyle generalnie, nie? Sama się uznała za przywódczynię grupy, co pewnie Octaviusowi w ogóle się nie podoba. Słuchajcie, no dyskusja tutaj jest burzliwa i pewnie potrwa do późnych godzin wieczornych. Także ja myślę, żeby ich tutaj zostawić, żeby oni sobie obgadali wszystko co i jak, ale również żeby nabrali siły przed tą walką. I mam nadzieję, że tutaj nam się wszystko uda i że przeżyjemy, nie? Generalnie, no. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Zaskoczyło mnie to, wiecie, tak, że ona przyjęła od razu te zaloty Mesy, muszę wam powiedzieć. Myślałam, że to będzie takie, nie, teraz nie jest dobry czas na to. A tu jednak Becky, słuchajcie, się zapomniała. Dobra, dziwny jest ten świat, gdy w oku Strangerville... Patrzcie, nie zdążyłam przeczytać. Dzieje się tyle spraw. No, masz rację, dzieje się bardzo dużo. Także słuchajcie, ja będę się z wami żegnać. Zapraszam na najbliższe zapowiedzi, bo tam też wiele spraw się wyjaśni. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że trochę was zaskoczył, że generalnie was nie zasmucił, bo wiem, że dużo z was chciało, żeby Becky była z Octaviusem. Ale jest jak jest. Będzie z Mesą, albo i nie będzie, bo nie wiadomo, przeżyjemy, nie przeżyjemy, też jest pewna tutaj doza niepewności. Ej, patrzcie, Mesa ma jakiś taki wrogi ten, mudlet, przegrana w kłótni. Biedny Mesa, ale on raczej nie jest taki konfliktowy, wiecie, więc wcale mnie to nie dziwi, że w takiej pyskówce mógłby przegrać. Ale dobra, no nic, mam nadzieję, że oni się tutaj dogadają, bo jak nie, to naprawdę marnie widzę ich szanse. Także zapraszam, jak mówiłam, na kolejne zapowiedzi. Trzymajcie się i pa, pa!